Hej moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z wyzwania Własny Biznes. Dzisiaj tak świątecznie, bo mamy Wigilię, więc postanowiłam, że i w naszej restauracji trochę nadam takiego klimatu. Także troszeczkę nadałam dekoracji, przystroiłam ją. Nie szalałam tutaj, bo wiadomo, to wszystko potem zniknie i tak dalej, bo szkoda kasy. Wyślij na przerwę, jeszcze tylko sobie zerknę. Uczciwa i uczciwa, dobrze. Więc Ola idzie na przerwę od razu. Mam nadzieję, że nie będzie żadnego pożaru. Tyle wam powiem. Tak, tutaj nasz magiczny sprzęt, bo chciałam, żeby był śnieg, więc kupiłam jej za szczęście życiowe. To maszynę do zmieniania pogody. Okej. Ola, idzie do domu? Idzie? Boję się włączyć tą choinkę, naprawdę się boję. Więc sobie może odpuścimy, może włączymy ją wieczorem. A teraz otwórzmy normalnie lokal. Dodałam do menu świąteczną pieczeń, ponieważ kupiłam ten cały róg obfitości. Mam nadzieję, że będzie działało. Więc jak jakiś sim będzie miał ochotę... będzie tu krzesło się wstawiam. Jak jakiś sim będzie miał ochotę... będzie miał ochotę sobie coś wszamać takiego świątecznego, to... Kurczę, będę... Dobra. Coś tu jest z tym... nie tak. Coś mi tutaj nie działa. Zaraz, zaraz. Mam nadzieję, że od tego kominka nie będzie pożaru, bo... on jest taki niby zamknięty, więc... ale wiecie, to są Simsy dwójka. Więc nie można być pewnym nic. Aha. Dlatego to nie działa. Nadal? Nic. Nadal. Co jest z tym stołem? Czy to krzesło się zbugowało? Czy ono dobrze stoi? Nie, no tutaj jest tak samo, zobaczcie. Nie chce mi się podusuwać tak krzesło. No to niedobrze, bo nie będą mi chcieli przy niej siedzieć. Oczywiście przez te dekoracje dług nam się powiększył. Dobra, to się dosunęło. A te dwa dalej nie chcą. No, dobra. Koniec tych nieoficjalnych poprawek. Teraz pracuję jako kierowniczka sali. Ale co ci kochana ten zlew przeszkadza? Podoba ci się nasz wystrój Grzegorzu? Mam nadzieję. Sprzedaż, sprzedaż z zyskiem. Zobaczymy. Serniczek, niom niom, prawda? Też bym jadła. Już niedługo zaczną się święta, właściwie to już dzisiaj u mnie. Znaczy wy to nadacie, teraz jest sobota. Wigilia. Mam nadzieję przynajmniej, że udało mi się to zmontować i wrzucić na czas. Właściwie miałam mieć przerwę i... zaczekajcie, bo ona tutaj nie wymieruje. O co ci chodzi? Miałam mieć przerwę i nie wrzucać nic święta, bo myślałam, że nie będę miała czasu to wszystko ponagrywać i zmontować, ale jednak czas się znajdzie. Także... o, kominek nam wygasł. Cześć, dajcie, więc się cieszę, że będę mogła coś wrzucić i będzie bez tej przerwy. Sobie myślałam, że właśnie zrobię takie świąteczne odcineczki. Tutaj taki klimacik świąteczny i urodzinki zastępcze i zrobię Wigilię. Nie do Sylwestra, jak się uda. Co ty dostałeś? Jakieś skromne żarcie? Przykro mi bardzo. Dobra, do garów. Beata do garów, szybko. O, ta staruszka to na pewno się zaraz będzie odwiedzać. Mamy ile klientów? Jak się tutaj nam nazbierało? Mogłoby przyszedł dziennikarz i napisać o nas pochlebny artykuł, bo...
Dorota by chciała sobie spełnić projekt tylko. Chociaż ona jeszcze ma ten złoty pasek z ustawiam tak wybicie. Nadajmy to na dwieczkę, bo potem to się wszystko tak dłuży. To Beatę. Nie wiem, czy z tym stołem coś nie tak było. No, teraz chyba siądnie. No dobra, wracamy do pracy. Kierowniczka. Sprzedaż zyskiem tutaj leci. A potem znowu wracamy do kucharka. A, no sorry. A jak tam ten kibel czysty? Czysty. No, no, jest nieźle. Jesteś ugotuj, Beato. Dajemy radę, dajemy radę. Powitaj go. Dzisiaj troszkę później otworzyliśmy restaurację, bo się nie wyrobiłam ze wszystkim. Także wiecie, może dzisiaj będzie do końca z nami Rebeka, a jutro będziemy po prostu Ole. Czemu on jest niezadowolony? Za długo czeka na jedzenie? Ale przecież ja gotuję na tym, na bieżąco. Dziwne. Może przeoczyłam to, nie wiem. Ale i tak zostaje. Kręci się, obejrzyj, skręci. Ten pan czeka na jedzonko. A ta pani tak się szwenda po tym lokalu. O, coś zarobiliśmy, nie? Te telefony, kurde. A myślicie, że przyjdzie do nas Mikołaj? I jakbyśmy zapalili tą choinkę? Ciekawe. Bo wiem, że tak normalnie może przyjść, ale... Zobaczymy, może nie będzie pożaru. Ja sobie to zapiszę. Dobra, zapisane jest, także... Ale włączyć jeszcze choinkę. Dobra, to zaraz. Jak wyłotujesz? Coś... A, jest włączone, dobra. Oby tego nie było pożaru. Jakie posprzątaj? Gotuj! Co Rebeka nie wyrabia? Co ty byś chciała? Sprzedać coś z tymi wygląda. Wanda już się zirytowała. Dzień dobry, witam w naszej restauracji. Zapraszam pana. Aha.
ta pierwsza, bo mieliśmy... Gdzieś ty poleciała? Kobieto! Ona za nim wyleciała. Dobrze. Powinniśmy już powoli zamykać, bo... Rebeka zmęczona, a jak nasze zyski dzisiejsze? No tak, bo ja kupowałam to zabytę, tego jest na mięsie. Ciekawe, czy jak je sprzedam, to się wyrówna? Chciałam, że tą rybkę zamawiają. Wsadźmy ich. Kurczę, na wieczór najwięcej simów przychodzi. Gotuj! No i znowu ten kominek wygasł. Można coś zrobić, żeby ten komin nie wygasał. Na razie nie ma pożaru, to najważniejsze. Dobrze, myślę, że już zamykamy, bo jest 23. Jezus, zobaczcie, jak ona jest. Dobra, koniec tego dobrego. Zamykaj lokal, póki nie ma więcej gości. Wyślij ją do domu. Już, Rebeczko, idź, idź. Kochana, bo się martwię. A wy co sobie po kawałki urządzacie? Weź popracuj jako kucharka. Szkoda, że dzisiaj nie zdobyliśmy żadnego poziomu. Wyłącz tą choinkę, żeby nie było zaraz jakiegoś pożaru. No, i nawet zleciał ten dzisiejszy dzionek. Posprzątane jest? Chyba tak. Ładnie te choineczki świecą. No dobra, to co? Ja wracam do domu z Beatą. I widzimy się jutro rano. Także do usłyszenia za chwilę. Jesteśmy, kochani, kolejnego dnia. Jeszcze tak w ogóle to w nocy pojawił się złodziej. Także po prostu cudownie. Ale zaraz. Czekajcie. Coś mnie tutaj... Ola! Dlaczego ty jesteś cały czas żółta? Ona miała wczoraj cały dzień wolny i znowu Olę mam wysyłać na przerwę? Ale niegrzeczność. Dobra. Nie chcę zarabiać, to nie. Super, jeszcze pójdę do kibla. Jak zwykle schowa się w ciku i zadowolona. I tak pójdziesz na przerwę. I nie ma dzisiaj. Nie stać mnie na dwóch pracowników naraz. I tak jestem znowu na minusie przez te świąteczne odoby. Chciałabym kolejny poziom zdobyć. Chodźcie ludzie! Chodźcie ludzie! Zostawiajcie mi kasę! Jak się zbagowała ta umywalka. Bierz pani, bierz wszystko. Ty też pani bierz. Bierz to wszystko. Jezus, jaki zadowoleni ludzie są. Żebym tego nie zepsuła teraz. Siadać. I napiwki lecą, lecą.
Myślę, że powinna być zadowolona Rebeka z pracy u nas. Ty, Grażyna, odsuń się, co? Bo tutaj chyba troszkę przeszkadzasz. Trenerka nie może dojść. Na scenę na piwek. Jezu, Rebeka, zarabiasz lepiej ode mnie. Na pewno tak jest. Oj, chyba drugi raz mu dam to samo. Chyba przesadziłam. Och, ale się udało, na szczęście. Jest, gwiazdeczko! Dajcie mi 9 poziom! Dajcie mi 9 poziom! Jak myślicie, dojdziemy się do 9 poziomu? Oby. Bardzo na to liczę. Normalnie restauracja pęka w szwach. Wszystkie stoliki już prawie zajęte. No tylko jeden jest wolny. Jedno. A jeszcze ona chyba czeka. Nie, nie czeka. No tutaj po prostu się patrzy. Patrzy i zastanawia. Dobra, gotuj, żeby nie czekali za długo na jedzenie. Mam nadzieję, troszkę dłużej posiedzimy, zobaczymy, jak nam tutaj wyjdzie. Nie sadza, nie tylko sprzedaż. Wszystkie. O-o! No kurde, bo stanęła ta blondyna tutaj, nie miała jak do niej podejść. Niektórzy naprawdę są jacyś niepoważni tutaj. No, ta ruda nie zjadła nic. A te telefony mnie żadne mam. Aha. Jak to tu ciasto zostawił na podłodze? Co za ludzie? Żadnego w tym odcinku nie będzie, tak nie może być. Tak nie może być. Nie zgadzam się. Rozjemy Olę chyba. Znowu nam pingwin tutaj lata. No, chyba będą dzisiaj dwie kamerki. Ta babcia się tutaj zwiesiła, czy jak? Stoi i się zgadnie.
No tak, no ale ta Rebeka jest czerwona, bo czemu nie? Rebeka chyba jakaś... No ja ci dam jedzenie. Tutaj masz pełną salę. Ale na napiwki to może się zatrzymać. Stój, że ty pracoholiczko jedna. Zobaczcie, ona ciągle siedzi tutaj, nic nie robi, a tamta... Ja nie wiem. Pani chce usiąść? Nie? O jest zarządzanie wieśni na przerwę. Już się tutaj pogubiłam przez to wszystko. Ten zaraz wyjdzie zły, bo nic nie dostanie. Chcę dziewiąty poziom, no! Dalej! Dalej! Daj tam dziewiąty poziom! Jeszcze 8 gwiazdek mi potrzeba. To co, dobijemy dzisiaj, jak myślicie? Jak Beata nie padnie, to może się uda. Okay, no, 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 no,
zmieniała się? Dalej, dalej, jeszcze 6 gwiazdek i możemy lądować, mi się to zjeść na szybko zaraz. Bo inaczej nie naradzę. Już mi tutaj wysiada. To jest przekąski. Koktajl proteinowy, dodać mi się. Miałam małą ścinkę. Ale na szczęście wszystko zostało opanowane. O, no zaraz muszę położyć. No i jeszcze tutaj brakowało mi tej wiedźmy. Dobra, lecę do kibla zaraz. Czekajcie jeszcze raz. Stop. Skorzystaj. Skorzystaj raz, ci wystarczy. Gdzie mi ten kotur tu w las? Czyżby wiedźma szła do nas jeść? Jesteśmy tak sławni, że już wiecie. Wiedźma u nas. Chodźcie, jadła. Nieźle. Ona przyszła za swoim kotem. Musicie wybaczyć, może coś zrobić, bo umrę. Przecież całą noc pracuję. Mam nadzieję, że mi tu nie padnie zaraz. Ale ona już pada. Chyba trzeba zamykać. Ostatnie zamówienie, nie? No i nie będzie dzisiaj tego. Chciałam docisnąć, widzicie? Ale się nie da. Musimy niestety zamknąć lokal. Bo jeszcze Ola się zdenerwuje. A tego byśmy nie chcieli. Zamykamy w takim razie i... Ola do domu. No i cóż! No wyślij pracowników do domu. No. No i dobra. Ja jadę do domu. Pa tam. I na dzisiaj to było tyle. Niestety nie udało nam się zdobyć poziomu 9. Ale już w kolejnym odcinku na pewno się uda, bo brakuje nam tylko 6 gwiazdek, także damy radę. Damy radę. Ostatnio było trochę za dobre, więc wiecie, teraz musi się trochę uspokoić ta nasza... ta nasza dobra passa. Także jedziemy do domu i słyszymy się w kolejnych odcinkach. Do usłyszenia i pa pa!